Odważ się wstąpić do strefy. Rączka Stalker. Dobra. Także lecimy dalej. Prawdopodobnie nie zdajecie sobie sprawy, więc muszę was poinformować, że tą część materiału muszę nagrać po raz drugi. Z powodu jakichś technicznych problemów straciłem zapisy. Niestety muszę to wszystko od początku zrobić, znaczy prawie od początku, tak? Tutaj od tego rozdziału czwartego. No jest to kawałeczek, więc myślę, że to sprawnie nam pójdzie. Znowu mam zbyt głośno. Zmniejszyłem rozdzielczość, jak pewnie zauważyliście. Zmniejszyłem... Czekajcie, ten dźwięk muszę sobie ustawić, bo... Zmniejszyłem rozdzielczość, aby... No po prostu, żeby była lepsza jakość, tak. Dla mnie też to jest dużo korzystniejsze, bo tutaj przy takich średnich, powiedzmy, ustawieniach mam bardzo dobrą też prędkość tego wideo. Шли маленькие люди между больших деревьев, и в грозном шуме молнии шли они. И, качаясь, великаны деревья скрипели и гудели сердитые песни. А молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. Kolejny fragment historii. Teraz nie pamiętam, no ale chyba nic nie było, tak czy tak. Więc musieliśmy się udać tutaj. Tak, teraz to zaczyna działać. No, są jeszcze tekstury troszkę lepsze. Ała, co mnie bije? Tam kolejny, tak? Najlepsza obrona to atak, tak mawiają. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Aha, tu mamy jeszcze to. Tak, jeszcze... Mozina dopiero będę miał. Dobra, no to co, zapisik zrobimy. Teraz muszę odnotować czas. Dobra, to tak do 15 po, okej. Muszę pilnować czasu, bo straciłem, tak jak wspominałem, godzinę materiału niestety. Kolejny, no. Dobra. Straciłem godzinę materiału, no i muszę teraz nagrywać od któregoś tam miejsca.
Więc po prostu lepiej robić krótsze, powiedzieć, fragmenty. Tak. A później dopiero je montować. Dobra. Pasu. A to stąd to światło idzie. No, generalnie prędkość gry mam bardzo dobrą. Nie mam zacięć. Więc no, gra się dobrze i nagrywa się też dobrze. Sądzę, że ta zamiana jakościowa nie jest aż taka zła. No wiem już, co tutaj po kolei będzie, więc nauczony doświadczeniem jednak zostawię sobie tego Mozina. Podgrzejemy trochę. Wiem już, że ten Mozin się przyda. Tutaj zaraz mamy. O, właśnie. O, Zin to jest skuteczny. Jeszcze on za głośno, no. Wybaczcie, ale. Teraz powinno być lepsze. No. Aha, ktoś tu się chyba zaciął. Dobra. Okej, ostatnie trzy pociski, więc przejdziemy na siekierę. Zapisik zrobimy. Dobra. Co tu dalej? Tędy, nie? Aha, i tutaj też jakiś tam wyskoczy później. Мы встречались и ранее. Я всегда чувствовал его приближение и точно знал, когда это должно произойти. Всей командой мы заранее выходили на верхнюю палубу и ждали. Мы еще не видели его, но ясно слышали приближение его свита. Когда нам казалось, что ожидание длится уже целую вечность, он появлялся внезапно, царственно вытесняя мякоть пустого тумана, величественно возрастая под аплодисменты кипящих волн, с треском роняя обломки изумрудной мантии, он благородно следовал вдоль борта. Даже проходя от нас на почтительном расстоянии, все пространство вокруг застывало острым, пронизывающим холодом. Но каждый из нас старался осторожно вдохнуть этот обжигающий воздух трепетно. В мгновение на корабль падала абсолютная ритуальная тишина. Не шевелясь, команда провожала Титана до самого его исчезновения.
После этого матросы оживали, и на палубах образовывалась возбужденная суета. А я продолжал стоять на мостике еще долгое время и всем сердцем благодарил его за то, что он позволил идти нам дальше. No, także wiemy, że tam coś było z tym lodowcem, nie? Było coś więcej niż lodowiec. Dobra, zapisik. I tyle. Ziomek. A w sumie się jeszcze ogrzejemy. Kto bogatemu zabroni. Dobra. Dobrze, że te zapisy udało mi się odzyskać, bo inaczej byłoby krucho. Ostatnio zauważyłem w ogóle, że mam troszeczkę za mocny mikrofon, bo on nawet zbiera to, jak naciskam na klawisze. No ale co zrobić? Przełożyłem go troszkę bliżej ust po prostu. Aha, i tam się zrobiło ten. Takie o coś. Dobra. No. Załatwione. Było blisko. No tutaj ten lód tak spływał majestatycznie. Pięknie, dobra. Idziemy dalej. Muszę nadrobić niestety tę godzinę całą. Dobra. Aha, tutaj jest tak ciepło. A tu jest ten ognicho. Nie zauważyłem wcześniej. Dobrze wiedzieć. Okej. Tu nie jest cieplejsze, ale się stamina nam odnowi. Tutaj z tej rury cieknie śnieg, czy lód. Zobaczymy, co tutaj będzie. Aha, tu jest jeden z mocniejszych takich jakby bossów. Oj, synek, synek. Nie ma takiego bicia. W ogóle z jakiej paki on się przygotował? Masz. Muszę uważać, bo mało życia mi zostało.
Dobra. Jebot. 24 марта 1968 года в 2 часа 16 минут ночи произошло столкновение атомохода «Северный ветер» с дрейфующим айсбергом. В результате столкновения судно получило повреждение носовой части правого борта, повлекшее за собой частичное затопление третьего отсека, а также разрушение правого кормового крана. Повреждения не представляют угрозы живучести судна. В данный момент корабль находится на плаву, ведутся ремонтные работы, которые могут занять до 7 суток. Что произошло? Мы настигли айсберг на 3 часа раньше, чем я предполагал. Почему мы не разминулись? Как я мог ошибиться? Неужели вот он, тот самый момент в жизни, когда чувствуешь на себе, что со временем человеческая машина дает сбой? И даже у самого опытного лозоходца случаются погрешности. Także jednak walnęli. Dobra, to już mi się przyda. W sumie nie wiem, czy tam, czy Mozima używać, czy... Dobra. Może być Mozin. Ach, ta muzyka. O co chodzi z tym gościem, jeszcze nie wiem. Teraz będziemy mieli pierwsze spotkanie ze spawaczem chyba. Dobrze pamiętam. No nie przeładowuj mnie teraz. No traf, że... No, w końcu. Kurde, wręcz. W ostatnim momencie praktycznie. Штаб, срочно. В связи с экстренной ситуацией, to HQ Argent, считаю своим офицерским долгом заявить следующее. Авария произошла. Niestety jest to тłумаczone z angielskich napisów. Ненадлежащего исполнения обязанностей капитаном корабля. Превышение полномочий, выраженное в игнорировании показаний прибора предупреждения, столкновение лоза,
непосредственно привело к случившейся аварии. Мои неоднократные обращения к капитану по поводу существующей угрозы не были услышаны. Настоятельно прошу принять во внимание, что последствия аварии не стали катастрофическими исключительно по удачному стечению обстоятельств. Учитывая возраст и общую крайнюю степень износа корабля, прошу указания руководства по поводу дальнейших действий. No. Więc tutaj se wystukiwali. Także tego. No. I my już wszystko wiemy. Więc może od razu. No właśnie. Tutaj zaraz będzie ten kolejna. Sporo już tego zużyłem amunicji. Grzeje się. Aha, i teraz tutaj będzie. Zobaczmy, gdzie możemy pójść. Nagle drzwi otwarte. To ciekawostka. No, teraz się pal. Na tej retrospekcji chyba skończymy tą część. Koniec
опять рехнулся. Нужно забрать у него винтовку, иначе и остальных перебьет. Ну, что будет? Нужно забрать у него винтовку, иначе и остальных перебьет. No kurde. Tu na klatę jeden pocisk. I tak nic nie można zrobić. No i cóż dalej? No. Ach, ten lód w tle, no po prostu... No poezja. Wszystko ścieka. No dobra. Co tam dalej mamy? Właśnie, draniu. Przynajmniej drzwi otworzył. Dobra. Aha, teraz jesteśmy tu z drugiej strony. Товарищ офицер, я слушаю. Пришел ответ на ваш запрос из штаба. Уже? Камрадь. Передадите капитану? Да, конечно, конечно.
coś się tam wydarzyło. Żeby tu iść. To on coś jest. Nie tylko. Tam tylko prąd czaska. Okej. Aha. To co to dało? Czy jednak nie tędy? Okej. Okay. Tu się dogrzejemy. No to zostaje iść tutaj, no nie ma innego wyjścia. A, tu się odblokowało. Dobra. Taki to szczelec. Dobra. Co? Co tam się stało się? Tu iść nie mogę. Kurde. Na pewno jestem tu, gdzie trzeba? Skoro tam nie mogę iść. Że jednak.